Serdecznie proszę pana posła Tomasza Zimocha z Koalicji Obywatelskiej o zadanie pytania. Minuta jest do pana dyspozycji, panie pośle. Panie marszałku, proszę nie włączać, ja nie przerwam. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, ponieważ pan poseł Bochenek zapowiedział pogodę dla tych, co lubią banały, to od razu zapytam. Dlaczego nie powiedział pan o tym, że w drugim czytaniu zgłoszono poprawki dotyczące też ustawy o radiofonii i telewizji? Zagubiony poseł Sośnierz, przecież wykonując pewnie partyjne polecenie, nawet nie potrafił właściwie uzasadnić tej poprawki. Prawnicy Biura Legislacyjnego mówili, że to dwie materie prawne, że tak nie można procedować, ale technik teatralny, poseł Suski, odpowiedział, no i co z tego? To tak jakby pierwsza połowa meczu rozgrywana była według znanych zasad, ale druga, już po przyjeździe działacza, na zupełnie innych zasadach. Dlaczego łamiecie prawo? Dlaczego nie przestrzegacie zasad prawnych? Poseł Sośnierz i inni posłowie komisji pewnie o tej porze już śpią. Pewnie śnią się im koszmary. Ale za posłem Suskim odpowiem też, no i co z tego? Ale tak już na poważnie, to jest naprawdę wstyd, że tak pracuje się w Sejmie.